W sumie, jak pamiętacie, to przecież jest tutaj to miejsce. A mnie się udało. Znaczy, chuja mi się nie udało. Tak więc będziemy musieli tutaj się wrócić w pewnym momencie. Więc też o tym pamiętajmy, bo jestem ciekaw, co tu można znaleźć. Na pewno Armzy, kurde, których słyszę przez ścianę. No dobra, tak więc elo. Ogólnie znalazłem wyjście, którym przechadzamy się zupełnie inną stroną, niż którą przyszliśmy. Jakoś udało mi się znaleźć w tej głównej grocie jakąś małą szczelinę, która okazała się być jakby połączeniem większej. Troszeczkę zrobiłem glitch climbingu i hej, znalazłem się tutaj. Więc zobaczmy, co tutaj znajdziemy. She's not dead, she's sleeping. Wielki czerwony koleś. To wiadomo oczywiście, że chodzi o tego kanibala, który nam zarypał syna z samolotu. Więc fajnie. O. Old Gun Ammo. Muszę sobie w końcu pozbierać tego Old Guna, ponieważ mniej więcej kojarzę lokacje wszystkie, które były. Nie jest to jakaś, kurde, nie wiadomo jak genialna broń, ale hej, zawsze broń palna w grze, która raczej nie powinna mieć takich rzeczy. Serio, to jest jedno sytuacyjne miejsce i trzeba się wracać mimo wszystko tamtą drogą. Ech, dobra. No to fail jeszcze większy z mojej strony. Oczekiwałem, że coś tu więcej znajdę. No to, chociaż nie, mogę tutaj po tych skałkach się wspiąć. I zobaczymy, czy coś tutaj może znajdę. Bo zobaczmy. Tą stronę? Bo dziwnie się obkręca to. No i widzicie, pomieszane są po całości te właśnie jaskinie. Nie jest to łatwe miejsce do eksplorowania, ale hej. W ogóle moja poczytalność bardzo mocno spadła w dół. Jestem ciekaw, jakie to będzie miało efekty, nawet kiedy będę miał zerową poczytalność. Czy będą jakieś strachy na lachy, czy inne takie pierdoły. Bo bym się chciał przekonać, szczerze. Okej. Opa, 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 opa. Ja ogólnie wyskoczyłem sobie z tego miejsca mniej więcej. Już wam pokażę, jak tutaj przeszedłem. Idę tak sobie normalnie. Kamień. Fascynujące. I tak. To jest właśnie ta główna jaskinia i po prostu tutaj było wgłębienie właśnie do tego. Ale po prostu wrócimy się tą tradycyjną drogą, którą tutaj przyszliśmy. To było tędy? Nie. To było miejsce, gdzie są te kamienie. Okej. Strasznie ciężko się czasami ogarnąć. Już myślałem, że mnie to podpali znowu. To już by była totalnie już parodia w parodii. Oj. Opitolone. Ile tych zębów w ogóle mam, a z nich nie korzystam. Bo nie mam w sumie po co. To tutaj było. Bo tu była woda. I to stąd będziemy się wracać. Dobra, to w sumie nie mam co wam jeszcze tu pokazywać. Elo. Piękny poranek w naszym pięknym tutaj świecie, z naszym pięknym, współczesnym łukiem. Wszystko jest dosłownie tak, jakbyśmy mogli sobie tego zażyczyć. Proszę bardzo, strzały podpalające tak się zmienia. Podoba mi się, że piórko też zmienia swój kolor, to jest durne po całości. Ale hej, czemu nie? Witaj, przyjacielu. Teraz pytanie, jak muszę namierzać? Czy bezpośrednio nad tym? Ta, odrobinę nad strzałą muszę celować. Do wyuczenia. Nie ma wielkiego strachu z tym. Się nawet nie przejmuję. Się teraz możemy poślizgać. Cześć, przyjacielu. Żegnaj, przyjacielu. Nie, on się dłużej naciąga, ten współczesny łuk. Jak typowy współczesny zagrajmar. Myślałem, że się rusza ten żółw. No item discovered. No kurwa, ile ja rzeczy teraz odkrywam, bo naprawili ten cały. Cały system, mój Boże. Dobra, mięso, mięso. Halo, przepraszam, jedno mięso teraz tylko z was wypada? Interesujące, nie wiedziałem nawet. Ty się, żółwiu, tak chyba nie przemieściłeś szybko, co? Jesteś kosmitą, przyznaj się. Tak, bo to mi nie daje mięsa. Tylko to mi daje mięso. To znaczy, że to jest jakiś glitch? Trzy teraz tylko. Trzy teraz tylko zdobyłem. Coś musiało się zgliczować, widzę po tych update'ach. No, nie widzę innego wytłumaczenia na takie dziwne wariacje. Dobra. To się wracamy do naszego domku. Nic innego nas już nie trzyma.
Możemy sobie odwiedzać jakie tylko jaskinie chcemy. Jednak rzeczy to jest konieczne. Jestem ciekaw, jak ta moja poczytalność funkcjonuje. To 72 poczytalności. Ten patrol. Jest fajny sposób na odgrodzenie sobie ścian. Zrobienie dużych ścian po prostu drewnianych i odgrodzenie je patrolami, żeby te patrole po prostu nie sięgały naszej postaci. Bardzo fajna sprawa, mówię wam. Gdzie niby martwe płody? Definitywnie dźwięk martwego płodu. Gestykulując! O Boże. Tu. Muszę sobie pokombinować z tymi roślinkami. W ogóle mam teraz masę czaszek, to mogę dokończyć budowanie. No, fajne mieliście tutaj zestaw. Nie wiem, czy to w jednym odcinku wszystko, czy zestaw po prostu paru odcinków. Jak sobie tutaj ślicznie gotowałem. Fajna sprawa. Tyle. Dawaj mi to ubranko. Lecimy sobie do domciu. Może po drodze nas zaatakują jakieś złe, niedobre przyjemniaszki. Albo mogę zjechać sobie na lince. Znaczy na lince. Zipliny muszę wam w sumie pokazać. O, w ogóle rybki też można łapać tym łukiem. I jak najbardziej strzały wbijają się w przeciwnika. Znaczy w taką rybkę. To jest właśnie fajne. Kiedyś było tak, że po prostu już strzała znika, a teraz można ją jak najbardziej odzyskać. Chciałbym, żeby była w sumie ta wędka do łowienia ryb. To by było fajne. Znaczy wiem, że ona by wtedy nie miała sensu, ale mogliby zrobić tak, że na przykład jakąś specjalną, dużą rybę znajdziesz, a tak to tylko takie pierdołowate ci latają. Wiecie, no jest potencjał niesamowity na takie rzeczy, więc ja chciałbym jak najbardziej coś takiego zobaczyć, no nie? Proszę, Gislake. Geselake. To w końcu czekam, aż będę mógł te kaczki normalnie łapać w tej wodzie, a nie po prostu, że muszę je zabić bardzo blisko, żeby zdobyć z nich mięso. W ogóle, żeby miały animację. A zbieranie wody ma nową animację, to muszę pokazać. Proszę bardzo, normalnie było tak, że po prostu trzymaliśmy tak, a teraz jest proszę. Cała animacja ładna. I teraz śmieszna sprawa. Jak będzie padać deszcz i będziemy trzymać właśnie ten pot z zepsutą wodą, to normalnie jest tak, że możemy go wyciągnąć w czasie deszczu, żeby deszcz się stopniowo napełnił wodą. Natomiast jest taki śmieszny glitch, że jak mamy wypełniony zepsutą wodą właśnie cały ten pot i będziemy trzymać przez 14 sekund na powierzchni właśnie to wtedy magicznie ona się zmieni w czystą wodę. I to jest bardzo fajna sprawa. Dobra, berry bush, bo ja chcę właśnie zdobyć cię grzybku. Czy ty byłeś tym dobrym grzybkiem? Ty chyba byłeś tym złym grzybkiem, prawda? Jack Mushroom, chyba tak, ty byłeś tym złym grzybkiem. Nie zmienia faktu, że właśnie będę zbierać wszystkie rodzaje grzybów, żeby właśnie sobie robić te trucizny na broń, bo kurwa, bardzo mi się to spodobało, powiem wam. Takie zatruwanie przeciwników. Oczywiście, że ono jest tam ograniczone do iluś uderzeń, ale hej, fajne. Weźmy sobie, porozwalajmy to, jakieś baterie na przykład będziemy potrzebować, ubranie, a jakoś tak mało. Co tu niby jest leżącego do zjedzenia? A te fajne grzybki, o, te was chcę. To są takie nierozwinięte kanie, ale nie mam bladego. Idźmy stąd, nie wkurwie mnie. Nie wiem dokładnie z jakiego to rodzaju są grzyby, z jakiego gatunku. Trawiska peluszkowe, no kurwa, niesamowite, wiesz? Ty znajdź mi grzyba, który nie ma kapeluszka. Trufel, ty kurde, nowoczesny. O Boże. No nie, wy mnie tu obrażacie w tym momencie. Nie będę was zabijać. Ja chcę tu flary pozdobywać. Bo tutaj jest piękne miejsce do zdobywania tego wszystkiego. Proszę bardzo. A, flary już mam maksymalne, no proszę. Dobra, to robimy amunicję do pistoletu. Uno. I tak. Bum, i gitara. Powinienem częściej korzystać z tego pistoletu flarowego, powiem wam. O, kolejne te fajne. Oj, kant, poka mnie. Co poka? Ten filmik, co miałeś wyrenderować. A, jeszcze nie zrobiłem. O Boże, backtesting. Szkoda, że nie ma szybkiego guzika. A w sumie sprawdzę, kurde, czy mogę Berry Pouch'a połączyć z tym? To by było super. Mogę! O ja, to robię sobie pod trójkę zamiast medów. Zajebiście. Szybko sobie będę otwierać zamiast tak. Boże, nawet nie wiedziałem, że Berry Poucha można. Ej, nie mogło się, to znaczy, że musieli to zupdate'ować. Fajnie.
Szanuję. Bo wiecie, czas i tak się zatrzymuje, więc mogę sobie spokojnie wejść w ekwipunek, kiedy mam mało życia. Prosto. Prosta, smaczna i prosta. He! Pyk, 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 pyk. I tak, amunicja do flare pistola robi się w nieskończoność, jak tak ją tykam, więc... Jelenie, jesteście... Po prostu z was jelenie po całości, no. Super. Beribusz, beribusz. Beriz, beriz, beriz. Ale chcę jakieś zmutowane jelenie. Czy jeleń, kurde, jak w jakimś rezydencie nagle, wiesz, stoi sobie i nagle ma takie... I nagle mu łeb wybucha, jakieś tentaklesy, kurde, z tego wychodzą. Jakie to by było super. Wiem, mam fajne podejście do tego, co jest fajne, a co nie, ale... Hej! That's my game. Fajne miejsce do ulokowania się. Drzewa wszystkie są zniszczane w grze. Oprócz tego, to jest taki Grand Dad Big Tree, na którym można spokojnie sobie zrobić platformę i sobie na tym żyć. Bardzo polecam, bardzo fajne. Domek na drzewie po prostu można w to wbudować. Spoko jest naprawdę to miejsce do wykombinowania takiego bajeru. O! O! Jakie to? A, czarne, dobra. Biorę... Czy ty dał mnie? Czy ja wpierw muszę je zjeść? Znaczy dobra, to były te dobre, się okazuje. Ale czy ja muszę naprawdę je wpierw zjeść, zanim je wyekipuję? To było głupie. Albo tak zgliczowałem jakoś śmiesznie. Nie wiem, nie wiem. Na tamte wyspy będę musiał się później dostać w przyszłości, żeby dostać część do broni. W ogóle ciekawostka, że takie ankory, to się po angielsku nazywa, kotwice są dwie. Jedna jest tutaj, jedna jest dosłownie niedaleko dalej tam, umiejscowiona w wodzie. Fajna sprawa. Jest taki filmik, znajdźcie kolesia, który nazywa się Farket. On zrobił właśnie filmik, w którym usunął po prostu teksturę wody z plików gry i sobie posprawdzał, jak to wszystko tam wygląda pod wodą. Dobra. Zetnijmy jakieś drzewa przed jeszcze wyjściem, żebyśmy mogli nazdobywać sobie siłki, piąchopiryny. Jak zwał, tak zwał. Mogłem wcześniej to już zrobić, ale już. O Jezus, no tak, nie mam sprintu. Ja mam strasznie dużo tego atletycyzmu. Ja strasznie powoli on mi się schodzi. Zobaczcie, jak on powoli spada, no nie? A jeszcze mocniej go będę przecież sobie ulepszać. Dobra, ale muszę siłę. Piąchopiryna jest super ważna teraz dla mnie. Bo mogę atakować dużo, ale nie silnie. I wszystkie rodzaje oprócz aloesu. Jak ja wtedy sadziłem te roślinki, to one mi wszystkie poznikały, bo totalnie nie wiedziałem o tym, że po jednym update'cie zrobi, że rosnące roślinki właśnie w tych ogródkach, one znikają po czasie. To jest... To mnie zabiło dosłownie w środę. Hups, hups. Trisop, co lectet. Przynajmniej 5 drzew muszę ściąć z tego, co słyszałem. Myślałem, że już to drzewo spadnie na mnie. No, ładuj się. I zobaczymy sobie. Chyba słyszałem Armsiego, ale tak mi się wydaje tylko. Tak, nie, nie wiem. Nie wiem, czy będzie się zwiększać, czy nie. Ki i tak będę dużo budować teraz, więc to się zobaczy w czasie. Tyle. Trisapy. O, w ogóle karmniki teraz dla ptaków wymagają o wiele mniej wymagają właśnie drewna. Teraz chyba tylko nawet dwie kłody wymagają, czy tam nawet jedną i patyków, więc fajnie. Czego ja się trzymam teraz? Siekiery? Nie wiem, czego ja się tam... A nie, zwykłej podstawowej siekierki ja się trzymam zawsze, okej. Okay. Tak mi się wydawało, że lepszą siekierkę trzymam. I... czy są zepsute? Nie, wszystko jest git. Okej. Okay. Pup. 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 Super. I teraz tu. No i gitara. Znaczy i tak będę musiał sobie jedno wziąć, ale to sobie weźmiemy na górze. Teraz możemy dokończyć na przykład lampy, które mam jakieś na pewno tutaj zaległe w pokojach. Co tu mogę? Bomby na przykład sobie pozdobywać, które tutaj sobie pomarnowałem. I jest, no, jest już taki fajny jakby... schemat w tej gierce, system, że teraz mogę sobie, o hurdur, tak se wejść, no nie?
Fajnie, fajnie, cieszę się. Te ściany, już nie komentujmy ich, one wyszły jak wyszły. Starałem się jak mogłem. Tyle. Dobra. Proszę, jeszcze trzy jelonki będzie trzeba ubić i będziemy mieli to na maksa. No i widzicie, znikają właśnie tutaj te beribusze, które były. No niestety, no, czyli teraz będę musiał sobie odmierzać, ile dokładnie chcę tych beribuszów, a tak tu zdobywać normalnie i trzymać te... Chyba, że są inne blueberriesy. Nie, tylko blueberriesy. To dziwnie zabrzmiało. Okej, tu mięso jest... Wezmę sobie tam jedną rybę. Dokończmy to ładnie. Zagrajmerski sztynk, żeby zostawić sobie tyle do naprawienia, ile potrzebujesz. I co my tu jeszcze mieliśmy do robienia? A, lampy, dobra, w tych miejscach są. To dokończmy je. W ogóle jak pięknie noc się przygotowuje. Jak tu przecież miałem tyle... A dobra, przez chwilę przecież czaszkami ładowałem. Ja to łeb jestem jednak. Dobra, to ja sobie zrobię w tym momencie cięcie i zastanowię się, co będę chciał robić dalej. Okej. Okay. Witam was po przerwie, znaczy przerwie. Ogólnie będziemy sobie zmieniać troszeczkę ułożenie... Kurwo, zgiń. Dziękuję. Będziemy troszeczkę zmieniać sobie ułożenie naszego tutaj pięknego łódkia do przesuwania masy rzeczy. Otóż szukałem właśnie przedmiotu, na który można wskoczyć, żeby dostać się wyżej. Jest to muszla, w sensie do zbierania wody jak najbardziej. Na nią można sobie spokojnie wskoczyć, żeby tutaj potem się wyżej dostać. Dlatego będziemy sobie tutaj na nowo robić lock holdery. Jakby je to ustawić na tym daszku? Chyba w ten sposób je ustawię. Tak, pierwszy będzie na pewno w ten sposób. Pyk. Oczywiście robimy go dużego, bo jakże inaczej. Proszę bardzo. Ten tutaj wejście musi być pełne, znaczy nie chcę, żeby właśnie, żebym mógł jakoś się tu wcisnąć, jakby co. No i te lock holdery wiem bardzo dobrze, że mógłbym zrobić, wiecie, wchodzące jeden w drugi, ale nie będę tego robić, bo dla zasady, po prostu ma to ładnie wyglądać. To ma być, kurde, łódka, a nie jakiś, kurde, zagliczowany potwór. No, tak więc tu będziemy ładnie sobie właśnie zbierać logi do właśnie... naszej łódki, którą teraz o wiele łatwiej jest teraz rozdyspocjonizować. No, no wiadomo, dyspozycja. Chwila, bo to ja muszę się odpowiednio ustawić. Pyk, proszę bardzo. Trochę mi zależy, żeby to ładnie wyglądało. No i tutaj woda się zbiera, ta czaszka, kurde, wystaje z tego. Woda akurat będzie dosyć istotna. Co do tych zup, okazuje się, że na razie w grze nie ma żadnych jeszcze... Znaczy są te receptury, ale one jeszcze nie są funkcjonujące w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Bo co, jedna zupa po prostu doda nam więcej hydracji, a inna po prostu więcej życia, więc to jest takie dosyć biedne na sam początek. To wszystko jest do zmiany, o to się nie powinniśmy martwić. Domyślam się, że w przyszłości będą dodane właśnie hurdur, jedna zupa będzie nam dawać tyle i tyle życia, inna coś takiego, więc hej, wszystko w swoim czasie. Bardzo liczę na takie zupy, które będą nam zwiększały siłę właśnie, albo zdobywanie siły. To będzie naprawdę genialne wtedy. Okej, okay. Tyle powinno wystarczyć, nie będę za bardzo szaleć. Bo tak, ja ogólnie spokojnie będę chwytać stąd te logi, a chcę po prostu mieć możliwość tak sobie wskoczyć tutaj, jak będę chciał. W sumie, czy chciałbym patyki? W sumie stick holder mogę sobie zrobić tutaj na tyle. Tylko muszę go tak ładnie tutaj wychwycić. O. Nie odwalaj mi tu. Zaraz, czy to stick holder? Tak, stick holder, dobra. No i super, teraz mogę sobie tu tak wskoczyć jak tylko chcę i gitara się ma. Dobra, to teraz będziemy musieli pozdobywać trochę patyków, żeby to wszystko tu wypełnić. I jednocześnie... Czy będę chciał robić sobie ziplina z góry tutaj? Nie wiem, czy to będzie raczej... Boże, FPS-y. Raczej nie będzie chyba konieczne, mi się wydaje. Natomiast zrobię sobie z jakichś wysokich skarb, żeby po prostu na ziplinach schodziły te drwienkie. A, i co do trucizny, to potrzebne są aż 4. Albo twinberrysy, albo inne takie rzeczy mordercze, albo grzyby. Więc tutaj trzeba po prostu troszeczkę nafarmić w tym przypadku. Proszę, patyk, patyk. Bardzo ważna rzecz. Dzień dobry. Masz coś mi do powiedzenia? A, to wspaniale, wiesz, dosłownie jestem zachwycony twoim poziomem dosłownie komunikatywności.
Dobra, i sobie na spokojnie tutaj właśnie powyrabiajmy do końca. Trochę tych patyków się zużyje, ale hej, warto. Opa. Co by tu pierwsze? To może w sumie pierwsze. 26. Mój Boże, trochę się tego nas zdobywa. No, myślę sobie, w którym miejscu by było zajebiście zrobić jakiś hurdur, daleki zipline. A może tam, z tamtej góry? Zobaczę, jak tam jest właśnie z drewnem. I by całe to drewno spadało właśnie tam do mnie. Bo jest to na pewno wyżej od mojego domu, a ja sobie bym to zrobił tylko w takiej części, gdzie... No, spoko. Zobaczymy zaraz. Bo te drewna chyba nie znikają aż tak szybko, kiedy one lecą. Więc tyle dobrze. No zobaczmy, czemu nie, czemu nie? Stwórzmy sobie coś fajnego, przynajmniej wam pokażę te zipliny. Jak one śmiesznie funkcjonuje teraz z noszeniem drewna. Ten face. A, gdzie ty byłeś, zipline? W ogóle fajnie teraz wygląda przejrzyście i ten właśnie guidebook. Gdzie byłeś? O! Pierwszy zrobimy tutaj. No i byśmy sobie przyjeżdżali z wózkiem w to miejsce i by było zajebiście. Okej, to tak. I teraz zasuwamy do naszej bazy i zaniesiemy do tam. Czy to będzie zacinać? Kurde, miejmy na... żeby nie było ryzyka. Ja po prostu zrobię to z tego miejsca, z tej skałki. Bo nie chcę, żeby się zatykało o skały i było kijowo. Albo wiecie co? Jeszcze kurde, jeszcze kurde wyżej. Jeszcze stąd. Im wyżej, tym lepiej. Przy Big Tree. O, taki będę. No stąd to już jest klasa. I znając życie, pewno drewno będzie wpadać do morza. Ale co tam? Zawsze ja będę miał stąd jakieś fajne zejście, żeby szybko do mojej bazy polecieć. Więc hej, bawmy się. Skoro możemy, to się bawmy. Dużo lin na to zużyję, ale ja się tym nie przyjmuję. Liny mam jeszcze na tym... na statku, jakbym chciał sobie spełnić, ale po prostu będę zużywać klof. Trzeba mieć takie fajne pomysły. W tej grze trzeba się bawić, to jest najważniejsze. Nie jakieś tam, o, tu taki poziom mniej expo, hurdur, coś tam. Nie, proszę was. Oczywiście, że hard mode daje to wyzwanie. Dobra, daje to wyzwanie i wszystko, ale proszę was. Co to za wyzwanie w takiej przyjemnej gierce? Te drewno sobie pościnam, wszystko będzie git. Zresztą te zipliny to jest taki zajebisty fast travel. W ogóle masa teraz konstrukcji dostała strasznego takiego debuffa na to, ile potrzebują na przykład drewna i czegoś tam. Dobra, i teraz mam rozkminę. Czy mogę sobie to zrobić mniej więcej tutaj? Czy to dalej będzie zipline? Czy to już, czy to spada? Chyba powinno dalej spadać. Mnie zależy, żeby tutaj to drewno nie wystrzeliwywało mi w powietrze. A tu już jest to podbicie. Tak więc ja sobie tu porobię jakieś oczywiście murki, żeby to mi nie spadało w żaden sposób. Kurde, bo ja nie widzę tej linki. O! Teraz ją widzę. Jeszcze luźno, jeszcze luźno. I w ogóle nie mogę jej postawić właśnie na tym. Czemu? Co się dzieje? Za długo jest? Niemożliwe, żeby była za duża. Chyba po prostu, że... kąt za niski. Jakoś tu będę musiał będę tu pokombinować. Ewentualnie ja zrobię jakąś platformę czy coś takiego. No, bo nie mogę. Ciekawie. No nic, tak więc ja zrobię cięcie i coś wykombinuję. Okej. Okazuje się, że zipliny dostały granicę, przez którą mogą lecieć. Przedtem było tak, że mogłeś sobie przez całą mapę przelecieć na ziplinie. No ale najwyraźniej to zostało tylko zablokowane do Creative Mode'a. Szkoda. Bardzo mi się podobało, jak mogłem w Creative przy tworzeniu sobie jakiejś mapki wyjebać milion jowiszy do przodu, ale no niestety, nie możemy wszystkiego. Ogólnie pamiętacie, że tutaj lubią mi te deski wylatywać w milion jowiszy do przodu, więc te, które będą wyskakiwać w powietrze, ja tu zrobię sobie ze zwykłych... nie wiem, czy uda mi się flooring zrobić, ale po prostu nawet ze zwykłych schodów zrobię sobie jakiś daszek tutaj. Do góry, żeby po prostu jak będą te deski chciały skakać, to one będą się odbijać z powrotem w dół. No i oczywiście takie tutaj przejście, żeby jak te deski będą spadać, to żeby właśnie nie przeleciały przez siebie. Więc będzie dobrze.
No i tak mniej więcej sobie wykombinowałem ten bildzik. Więc głównie będę sobie teraz tu ścinać drewno. I ja chcę zobaczyć, jak tam z moją postacią. 16 i 4, to znaczy, że zwiększa mi się już ładnie siła. Dobrze, to jedziemy. I śmieszna sprawa, ogólnie okazuje się, że powinienem masowo robić te karty tutaj na drewno, jeżeli chcę robić sobie takie eskabady ścinania drewna, hurdur, coś tam. Ile ma? Nie mam nic patyków, okej. Okay. Więc zbieramy i jedno, i drugie w masowych ilościach. Szkoda, że nie ma guzika, który by... opcji w ogóle w grze, żebym móc jednym guzikiem non-stop podnosić wszystko. To by było naprawdę spoko. A tak to... o, huba. Jaka ładna. Grzyb jebany. Taki zoku. W sensie, że zoku huba. Bo zoku już się myje, tak więc tak bardzo z grzybem nie ma problemu. Jakbyście się interesowali. Dobra. Zoku bardzo lubi tą serię, tak więc wiesz, to zobowiązuje, żebym troszeczkę cię tam, wiesz, poddenerwował, hehehehe. I zaraz cię, żebym ja cię nie poddenerwował, pedale jebany, co się... Linę już mogę zacząć robić w sumie. Proszę bardzo. Uno. Dos. I tres. Mogłem jeszcze czwartą robić? Jasne. Ile tych lin? A, to logi pozbierałem. Nie, lina już cała jest zrobiona, super. Czyli zmniejszyli też potrzebę... znaczy ilość potrzebnej liny do tworzenia jakiejś tam odległości. Może stąd też jeszcze zrobili to ograniczenie. To mi się tak wydaje. Nawet logiczne by było. Okej. Okay. Drewna, patyków, wszystkiego troszeczkę się nazbywa. W ogóle jakiś Stonehenge. Zobaczę, czy uda mi się jakikolwiek sposób wooden flooring zrobić, chociaż jest krzywo, więc wątpię w to. Ale po prostu zwykłymi schodami sobie to wykombinuję. Bo to nie musi być ładne, to ma być po prostu efektywne, prawda? Taki jest zamysł, zawsze był. No, sorry. Dodali mi nową możliwość transportacji drewna, no to chcę z niej korzystać, prawda? Nawet ta odrobina może mi naprawdę dużo zmienić w rozgrywce. A no te kawałki drewna mają to do siebie, że lubią odpierdzielać. Jała! Boże, się rzucają te janusze. Nie! Jeb, jeb. Izoku powiedział, że to dalej nie jest straszne, to jest skurewsko straszne. Tylko trzeba wiedzieć, czego się bać. To kurwa brzmi, jakbym kurde robił, wiesz, ze sztucznymi momentami udawane emocje, że o Boże, straszny moment PL. O Jezus. Tak po całości. Sztuka jest sztuka. Dobra, to ja nie będę was tu zamęczać, jak sobie zbieram te rzeczy, tylko po prostu zrobię cięcie, kiedy już to ładnie tutaj sobie rozbuduję. No, okay. I witam was z powrotem, tutaj właśnie sobie porobiłem tą śmieszną zipline, tak to wygląda, kołaczko. Zamknij mordę. Jest oczywiście ze mną Diego, bo sobie siedzimy i gadamy i lecą właśnie tam te chynszyle, wszystko takie. Szynszyle. I no co, prosta sprawa, dużo kartów, ustawiamy sobie to, to pięknie nam się zsuwa tam na dół i o dziwo, chyba nie będę musiał robić daszka, żeby to nie wylatywał, bo zaraz wam pokażę, jak to się ustawia. Ja spodziewałem się, że to bardziej się pod samą prędkością te logi zsuwają, ale one się tak wpychają tutaj w ten śmieszny sposób, więc jeżeli one są ustawione w ten sposób, no jakby chciały się wyrzucać, to widzicie, że się podtykają jedna pod drugie, więc jest bardzo spokojny luz w tej kwestii, bardzo spokojny luz. Travis the Rudy Fox, Matura Fox. Robaki i inne przynęty. Robaki i inne przynęty. A skąd ja wezmę robaki? Na bagnach Florydy. O nie, Bob's Brain, co ja wziąłem? Moi drodzy, to jest właśnie Diego. On nie pokazuje, nie robi już let's playów, ponieważ by nagrał taki wstrętny mój, którym podniósł Bob's Brain. I have no Jesteś time. Dumny z siebie? Ain't nobody got time for this. O Boże. Jednak kersa, że nie widzę przedmiotu. Jednakże jest taki problem. Zapomniałem, że kanibale są totalnie porypane i oni będą atakować właśnie te wystające kłody takie, jakie tutaj są. Jednakże omijają zipline'a po całości. No, no ale hej, i tak się tłukę z tymi przeciwnikami, więc zajebiście. A co do Modern Bowl'a, miałem już okazję tutaj go przetestować, więc zajebiście. I działa zajebiście. Więc zajebiście działa zajebiście. Pięknie. Modern Bowfer. Tu.
Umrzyj, proszę cię, po prostu jest pewien moment, w którym chciałbym, żebyś... Jak Filthy Frank przystawił sobie nóż do głowy i zaczął się dźgać nim czy coś. No i tak pięknie sobie rozstawiliśmy tu masę tego drewna. I tyle. Ja sobie pozdobywam tego drewna i tak nie wiem, co będę później chciał budować. Może jakieś gazebo? Coś się wykombinuje. Tak więc cięcie i do następnych tam pierdół. Hej. Pomyślałem w sumie, że zajebiście będzie zrobić sobie weapon display na ścianę i położyć katanę, żeby być jak taki typowy weeb właśnie w grach komputerowych, tylko nie mam kurde patyków. Zajebiście. O, strzałki mogę sobie dobrać. I tutaj katanę sobie położę w tym miejscu. Raz Metal Gear to nie weebu. Co? Raz Metal Gear to nie weebu. I co tu jeszcze? Weapon display taki, bo to jest ogólnie kawałek kłody. To jest po prostu tempa kłoda, w którą jest coś wbite i... Hej, może jest po studiach, nie czepiaj się. Ostatni raz, kurde, włączam nagrywanie przy tobie, ostatni raz. Dobra, więc będzie sobie cały lok musimy na to zużyć, na kawałek kłody, ale on będzie fajnie... Właśnie już teraz nawet mogę tego jednego zrobić. To fajnie będzie wbite, zobaczycie. Będzie przybity... I co, teraz się nie śmiejesz? Ty ze swoich żartów się śmiejesz, a z moich to co? Bo moje są śmieszne, gdy konar nie płonie i tego typu rzeczy. Ty sam nie płoniesz. I wbijemy tego mędziarza. I proszę bardzo, taki jakby, o proszę tutaj kominek, no nie ten style i tutaj wbity ten mędziarz. Bo ja nie będę używać tego pierdółka, tylko mam tutaj swoje ważniejsze rzeczy. Tylko pytanie jest... Czy ja będę w stanie się teraz przesuwać na linię, jeżeli nie mam tego toporka? Jakby co, to podniosę z powrotem, ale tak to... Dobra, i weźmy tutaj, dodajmy to. Wiecie, ja nie będę używać katany. Katana jest tutaj whip trapem po całości. Dla totalnych ciućmów. Jak jestem agresywny. Raidena to lubisz. Ale mój drogi, Raiden przynajmniej ma damage z tej swojej broni, a tu. I proszę bardzo, i połóżmy katanę. Gdzie ty jesteś? O! Patrz na to. Jeb, kurde! Dosłownie po całości taka katana na tym. I tak sobie siadasz i takie katana. Jestem bogackim człowiekiem. I wiem, że jeszcze mogę obrazki Timiego postawić na ścianie. O, proszę bardzo. Głupie dziecko z samolocikiem. Timi! Las krzyży. Proszę, las krzyży. Proszę sobie... O, Timi dostaje siekierę od taty albo dostaje siekierą od taty. Problem jest, problem jest to, że nie możemy tego zdjąć, jeżeli więc źle to położymy, to wtedy będzie problem. I takie są sytuacje. Pomyślałem sobie, że idealnym pomysłem będzie rozwijanie mojego haremu w tej grze. Tak myślicie pewno, haha, Travis, ale ty jesteś śmieszny, przecież tu nie ma żadnych kobiet. Ale są zwierzęta. I... To mi wystarczy, moi drodzy. Wszystko, co ma delikatne futerko, może być akceptowalne według standardów unijnych. Nie widzisz mnie, chuju. Dzień dobry, co to się złapało? A! Będziesz idealny do mojego haremu. Proszę bardzo, tutaj te pułapki wszelkiej maści muszą być ładowane w taki sposób. Zużywa się jeden patyk tylko jednorazowo. No i proszę bardzo, pułapka jest pięknie naładowana. Tylko trzeba ją trzymać i to jest właśnie ten element, że zajmuje nam troszeczkę czasu, żeby ją od razu nastawić, niż po prostu kliknąć guzik. I uważam, że to jest o wiele fajniejsza sprawa, bo czasami ludzie robili coś takiego, że kiedy mieli atakowaną bazę albo chcieli sobie zrobić bone collector, to po prostu robili jeden taki duży obiekt, wokół którego wszędzie były te pułapki Death Fall Trap, czyli pułapka po prostu spadała ci z kolcami na głowę i wiecie, oni sobie na nich dosłownie stali na górze i po prostu te zedy. Kanibale przychodziły, wy po prostu klikaliście, patyki zużywaliście i co, spadały na przeciwników i one były w stanie zabić Virginię i Armsiego i wszystko, bo one były niedorzecznie potężne. To po prostu spada na ciebie taki blok, kurde, z kolcami. Teraz on został zmieniony, teraz trzeba go naładować, natomiast też go usprawnili. Nie ma, że tylko nerfy, są też buffy. Teraz właśnie ten Death Fall Trap ma dodatkowe takie jakby boki jeszcze z kolcami, także więcej terenu obejmuje zupełnie. Cześć. Będziesz mógł patrzeć, jak twoi koledzy się grzmią. Ja wiem, że to jest dwóch facetów, ale uwierz, że urodzi się dziecko. I przyniosę je tobie. Przygotuj się na takie doznania. Nie, głupie żarciki z żarcikami.
Ale będę chyba musiał zapolować sobie na jelonkę, ponieważ potrzebuję tych skór właśnie jelenia teraz bardzo mocno, intensywnie. Ah, ale to jest super. Naprawdę, zipliny to jest jedna z przyjemniejszych rzeczy w tej grze. Dobra, postawmy sobie to, to i to. Czy ja chcę jakieś rybki? Chyba tak, na wyprawę będę chciał właśnie mieć coś, co nie jest po prostu dużym mitem, ponieważ będę chciał właśnie te generiki sobie zbierać właśnie. Na pewno przynajmniej jedną sarnę ułapię w ten sposób, więc wiecie. Dobra, masę mam grzybów ogólnie, sobie pozdobywałem wszystkiego, takie puff mushroomy, tutaj takie mushroomy, wszystko. Są oczywiście też te trujące, oczywiście one są podpisane, że są trujące. Tak więc jak będę miał 5 trujących jakiś, to wtedy przetestujemy to na broni, jak to tam pięknie funkcjonuje. I zobaczmy, czy teraz strzały też mogę? Nie, kurde, czyli to muszą być zwykłe strzały, tak jak mi się wydawało, czyli takie najzwyklejsze, nieulepszone nawet kościane. No to wiecie co, ja to mam szczerze gdzieś, ponieważ wolę z kościanej strzały wywalnąć raz a porządnie, a nie się męczyć cały czas. Ogólnie, czemu dzida jest taka dobra w ogóle przy polowaniu na jelenie? Ponieważ czy taka, czy ulepszona, czy zwykła, obydwie dzidy działają w taki sam sposób, że na jedno trafienie przeciwnika on już ginie od razu. Oj. Króliczka tu odstaw. Byk. Okej. Okay. Chociaż jednego królika mógłbym sobie wziąć. Nie wiadomo, jak długo będzie ta podróż, więc wiecie, zawsze możemy się tak troszeczkę fajnie wczuć w klimat tasmańskiej góry rozpaczy i prawosławia. Co? Nie wiem. Dobra, napójmy się jeszcze przed drogą. A, co do mojej siły. Jak najbardziej rzeczywiście teraz łatwiej jest tą siłę zdobywać. Ja praktycznie 2 dni nic, tylko po prostu czekałem, aż będę miał ten znacznik, że w górę. No i praktycznie przez 3 dni nic, tylko ścinam drewna i proszę bardzo, już 19,5. Zaraz wrócimy do naszego startowego stopnia 20 siły. Potem będziemy coraz to lepiej robić i lepiej, aż w końcu będziemy mieli tak z około 40. Bo już atletycyzm mamy na 80%, więc to jest super. Bardzo powoli nam się ta stamina zużywa. Ale jak najbardziej też chcę mieć coś tam pionfopiry. No ona tam dużo tak bardzo nie daje tych punktów obrażeń, ale no jednak lepiej jest mieć ją na jakimś tam poziomie, niż mieć ją poniżej danego poziomu. O, fajny spadek FPS-ów. Tak więc cięcie i lecimy w góry. Przechadzając się przez las, zobaczyłem coś takiego. Ja wiem, że to może być tylko glitch graficzny, ale patrzcie, jak to idealnie rozprzestrzenia światło. Tak jakby tu serio coś było w tym miejscu. Jakaś bariera, kurde, magnetyczna czy coś, a to po prostu światło tak się dziwnie tu odkłada. Fajna sprawa. Znaczy, tu jest taki barier, że bariera magnetyczna, kurdur, takie sprawy, więc hej, mogłoby być. I oto jest nasza ofiara. W ogóle ile berisów znalazły na tych polanach. I co ciekawe, snowberisy, mimo że są trujące, nie mogę na razie z nich nic zrobić w tej gierce, natomiast tylko z tych mogę, proszę bardzo, stworzyć poizony zarost, bo się tworzy informacja, czyli twinberisy musimy takie znajdować. Okej, okay. Można. Z tego co słyszałem, to 2 strzały z tego, albo 1 dzida. To, że 1 dzida, to tam wiem, ale wyczajenie momentu, jak mam to rzucić, to jest masakra, więc ja wolę zaufać mojemu łukowi, Wukongowi. Tym bardziej, że trafiam celniej. Kurwa, kanibale. Wy to kurwa nie macie dosłownie kiedy się pojawić, prawda? O, matko. O. Gdzie ty weź? Gdzie ty jesteś, mój ty jelonku kochany, najdroższy? Gwiazdki? Nie? Co tu widzę? Nic nie widzę. Ciekawe. A, i jak podnosicie aloes, moi drodzy, i chcecie, żeby nasiona wam wypadły, zjedzcie wpierw taki aloes i dopiero wtedy podnoście. To wtedy macie, o, widzicie, aloes. Jakby leżał na ziemi i wtedy byście podnieśli, to nic byście z tym nie zdziałali. To jest ten w ogóle, który zjadam go mimo wszystko. Śmieszny berries. Gdzie ty jesteś, najdroższy? Przecież się widziałem przed chwilą. Ach, zniknął. No nic, kolejny raz cię dorwę. W dupę. W sumie muszę to zrobić. Turcja! O Boże, jaka beka.
Zajebiste, mój Boże, jedna z najfajniejszych mechanik, jaką mogli dodać do tej gierki. Zasuwanie na tym. Na tej skorupie żółwia. Jeboj! Zajebiste, jeszcze raz. Naprzód. W ogóle śmieszna sprawa, że na śniegu i na trawie są różne dźwięki właśnie z tej muszli, w sensie, no, przy poruszaniu się. Dosyć fajna sprawa, powiem szczerze. I oto jest, niczym przyczajony zając i ukryty świerszcz, nadupczam swoją dzidą zniszczenia. Między dwoma palcami... Chuja, za daleko to trochę leci w ogóle, zauważyłem. No dobra, pozostajemy przy łuku. No, myszka teraz mi się pierdzielić będzie, no. O, za wysoko. Pięknie. A nie, czy ja ją wtedy trafiłem? Czy może headshot poleciał aż? A może jopek? Proszę bardzo. Cześć. Dupala, dostałaś? A ty chyba nie masz... Z serca, wiesz? Koleżanka ci właśnie umarła. O, dobra, czyli teraz zmienili, że teraz nad palcem mam celować mniej więcej. Okej. Okay. Właśnie to celowanie jest troszeczkę takie dziwaczne. Tak jak jest wskazujący palec. Teraz przedtem było tak, że pomiędzy dwoma palcami teraz jest tam, gdzie wskazujący palec. Więc okej, będę nastawiony na to. No, po całości tam, gdzie wskazujący palec. Dobra, mamy 3 skóry, teraz po prostu wróćmy się do naszej bazy i gitara. Oczywiście więcej skór nie możemy nosić, jakby ktoś się zastanawiał. 4 generic mity, dried fishe i gitara. Nie będę kombinować. W dupę cię zjem. Patyczek w dupę. Felici da. Pierwsza ci nie da, druga ci nie da, trzecia ci da. Sesy z głupota. Boże, ile one teraz potrzebują. Dobra, lecimy po prostu do bazy i elo. No. I elo. Zawsze marzyłem, żeby mieć w tej grze jakiegoś przyjaciela oprócz Zoka, z którym bym mógł sobie podróżować. Dlatego wpadłem na genialny pomysł. Ty będziesz moim przyjacielem, rybko. Naprzód. Zapierdalajmy ku przygodzie. Zobaczcie w ogóle, jak ta rybka długo się utrzymuje. To jest... bekowe. O! Przestała się ruszać. Szwing. Szwung. I tak biegnę ze swoim tutaj skrzelim przyjacielem. Dobra, to zrobił taki dźwięk. Z naszym tutaj skrzelastym przyjacielem. No wiecie, są różne rodzaje przyjaciół. Niektórzy... On to jest najlepszy rodzaj przyjaciół. Ogólnie ryby nie mówią, można do nich gadać, one tylko kręcą się w kółko i przytakują. Natomiast jakby była szansa, że mogą oddychać, znaczy, że mogą mówić, to po to właśnie tutaj przebiłem tą rybę, żeby nie miała nawet szans. Ale jest na wpół jakby taka jeszcze świeża, więc można to uznać, że jakby żyła. I to jest właśnie zajebiste w rybach, powiem wam szczerze. O Boże. Ale strasznie długo atletycyzm nam teraz spada dzięki temu, że mamy go na 80 coś. Ten pasek w ogóle prawie nie spada w tym momencie. Non-stop tylko idę do przodu i sprintuję, więc zajebiście. Zajebiście. W ogóle zobaczcie, jaka gigantyczna jest teraz ta nasza forteca. Jak to zajebiście wygląda z oddali. Idziesz sobie, wracasz do swojego wielkiego monstrum i jeb, taki olbrzymie to jest wszystko. Szanuję naprawdę. To jest jedna z fajniejszych takich, wiecie, z fajniejszych momentów w takich grach craftowych, kiedy zbudowaliśmy tak gigantyczną konstrukcję, że ona aż pięknie się prezentuje z oddali. I dlatego właśnie Minecraft jest takim sukcesem. Prosta sprawa w tym przypadku. Element satysfakcji z tego, co udało nam się stworzyć. Nic więcej. Bup. I... sznympft. I gitara. Wszystkie rybki ładnie rozstawione. Teraz weźmiemy te skóry, sobie przeniesiemy na to siedzonko. Proszę bardzo. Proszę, i mamy coucha, na którym możemy sobie tak się rozjebać. O, jak ja teraz na fotelu i tak się rozglądać pięknie po naszym wnętrzu. Wiem, że to jest mało istotna pierdoła, ale hej, jak to bardzo przyjemnie, jakie to przyjemne uczucie jest mieć coś takiego. Prawda? Dobra, teraz w naszym biurze muszę sobie zrobić światełka. Też bardzo ważne.
Pyk. Jedno uno światło, sekundo i gitara. Cinco, quattro i gitara. Czy mam jeszcze jakąś czaszkę? Mam jedną, super, to możemy na górze tam wbić. I kurde, ta katana teraz, tak sobie siedzisz i takie, ale jestem zajebisty, tu moje rysunki znalezione przez mojego syna i ta katana i takie, zaczyna się bój. I wyciągam katanę. Yeah. Ja sobie więcej tych katan nazdobywam, bo one się respią w końcu w tej jaskini obok mnie, więc zrobię sobie całą taką ścianę dosłownie w broni antycznej. Jak tam moje króliczki? Rozmnażają się? Nie, właśnie w przypadku królików jest tak, że musimy się przespać, żeby była 20% czy tam większa szansa na to, że się rozmnożą królicki. Nie wiem, czy one się grzą nawet w ciągu dnia i po prostu się respi, ale wątpię. Twórca w tej gry raczej nie lubi za bardzo, jeżeli jego gierka miałaby robić takie rzeczy, że coś się z dupy pojawia. Wszystko, co się ma wydarzyć, to raczej jest za naszymi plecami, kiedy akurat nie patrzymy kamerą, czy na przykład się zrespi jakiś nie ten jalonek, czy coś takiego, to wiecie, to za naszymi plecami ma się dziać. A tak to wiecie. Normalnie wszystko po wyspaniu się powinno się pojawiać. Dobra.